Witam Was wszystkich tu się i widzimy się w kolejnym filmiku. Dzisiaj na tapecie będzie sekretna broni coula, czyli Primaris. Primaris Marines, Super Space Marines, wielu ludzi ich różnie nazywa, wielu ludzi ich nie lubi, niektórzy ich lubią. Ale dzisiaj przedstawię kim oni są, o co z nimi chodzi. Także bez zbędnego przedburzenia zaczynajmy. A więc Primaris są kolejnym krokiem w rozwoju programu kosmicznych Marines zapoczątkowanego przez imperatora. Więksi, silniejsi, ze stabilniejszym genoziernym pojawili się wraz z powrotem prymarchy Robota Gilimena. Na ich stworzenie odpowiada Archmagos Belisarius Cole, który 10 tysięcy lat wcześniej, to jest w czasach Herzichodusa, dostał właśnie od prymarchy Ultramarine zadanie. Miał przywrócić go do życia oraz stworzyć nową armię dla Imperium. Gilimen powierzył Magosowi Sanguinius Potum. To jest artefakt, który zawiera materiał genetyczny prymarchów. Właśnie z jego pomocą stworzył nowych, lepszych marines, jednak zajęło mu to 10 tysięcy lat. A teraz, gdy Imperium stoi na krawędzi zakłady, Pralmadi z walcząc z siłami Abadona i XIII Czarnej Krucjaty. Stworzono ich setki tysięcy przez ten czas i jeszcze więcej po odrodzeniu papy Ultrasmerfa. Od razu około połowa z nich założyła nowe zakony w tzw. fundacji Ultima. Pozostała część została zebrana w armie wielkości legionów, nazwaną niezliczonymi synami, ruszając na krucjatę Indomitus, odbijając imperialne światy. Materiał genetyczny użyty do stworzenia Primaris jest lepszej jakości jako że użyto genu ziarna, z którego stworzono Primarchów, a nie pobranego od nich. Szansa na mutację wynosi około 1000% co pokolenie. Przy czym warto zauważyć, że koł pobrał materiał genetyczny wszystkich Primarchów, łącznie z tymi, którzy zostali wykreśleni z historii. Jednak Gilliman nakazał produkcję Primaris, tylko z materiału genetycznego lojalistów. U Primaris występują trzy nowe narządy, a tak właściwie to tylko dwa. Pierwszym, właściwie tym pseudonarządem, jest tak zwana cewka siły i to są po prostu metalowe kable, które wzmacniają ścięgna w mięśniach. Tym właściwym, już pierwszym narządem, jest piec belisariański, który łączy oba serca i w razie ogromnego stresu czy też wysiłku wypuszcza chemikalia do organizmu, które wspomagają regenerację i działają jak stymulanty bojowe. Ostatnim narządem jest Magnificat, nazywany też wzmacniaczem. Jest to mały gruczoł wielkości paznokcia, wszczepiany w mózg. Stymuluje wzrost oraz pracę innych organów. Tak naprawdę jest to tylko połowa tzw. gruczołu nieśmiertelnego, który był w Prymarchach. Jednak jego drugiej połowy nie udało się odtworzyć. Narządy wszczepiane są między trzecią a czwartą fazą, w fazach Primaris Alpha oraz Primaris Beta. Raz nowymi madin zostało odświeżone ich wyposażenie. Dostali oni m.in. nowe pancerze Mark 10 w trzech różnych wariantach, karabiny boltowe o większym zasięgu niż te standardowe boltery, spopielacze plazmowe, czyli karabiny plazmowe, które są odporne na przegrzanie, chyba że użytkownik celowo je przegrzeje, czołgi antygrawitacyjne oraz parę innych fajnych gadżetów. Organizacja oddziałów znowu przypomina bardziej te w regionach Astarte z czasów Wielkiej Krucjaty. Podstawowy oddział, odpowiednik oddziału taktycznego to intercesor. Zamiast dewastatorów mamy Hellblasterów wspomnianymi z popilaczami plazmowymi. Kolejną jednostką są inceptorzy, którzy zastępują oddziały szturmowe. Wyposażeni są w pancerze Mark 10 Gravis, któremu bliżej jest rozmiarowi do Centuriona. Jona. Rzucani oni są z niskiej orbity, wykonują szybkie i precyzyjne ataki za pomocą bolterów szturmowych lub eksterminatorów plazmowych. To jest z plazmowych w wersji Mini. Nie ma tutaj żadnej walki wręcz tak jak w wypadku zwykłych oddziałów szturmowych. Kolejną jednostką jest Agresor, którzy tak jak Inceptorzy używają gravisów, tylko że sprawują rolę bliższą Centurionowi, będąc przy tym dużo mobilniejszą jednostką. Nowością jest formacja nazywana Raver. Jest to jednostka przeznaczona do walki wręcz oraz zwiadu, specjalizując się w walce partyzanckiej i rozpętywaniu terroru. Używają lekkich i cichych pancerzy Mark 10 Phobos oraz nietypowego, jak na Marines, wyposażenia, jak spodochrony grawitacyjne, lotnie, oraz haki, którymi mogą podciągać się na budynki oraz między nimi przechodzić. Oficjalnie 94% zakonów z chęcią przyjęło primaris. Jednak jak zostali przyjęci, tak oficjalne nastawienie oryginalnych żołnierzy Imperium jest różne, bardzo często negatywne. Więc w nich najlepszym wypadku żył to dziobów, którzy nie musieli przechodzić takiego treningu jak oni. W najgorszym wypaczenie i coś, czemu nie można ufać. Bardzo dobrze jest to przedstawione w książce Shroud of Night, która chyba jeszcze chwilowo nie ma polskiego wydania. Stąd przytoczę też dwie luźno tłumaczone kwestie. Pierwsza należy do Dysodiana, kapitana Czwartej Kompanii Imperialnych Pięści. Przy okazji proszę się nie śmiać mojej gry aktorskiej, jestem jednoosobową armią, nie stać mnie na profesjonalnych aktorów głosowych. Walczyliśmy z chaosem przez tysiące lat bez ich pomocy. Nowa genetyka. Nowe bronie. Zrodzone z pracy tech magosa, który próbuje imitować, nie gorzej, ulepszyć dzieło samego imperatora. Bracia w bitwie, którzy nie służą nawet w kompaniach zwiadowczych czy w dewastatorach przed zajęciem swojego miejsca w szeregu. Ani nie ufam, ani nie potrzebuję takich żołnierzy wśród moich ludzi pawraz. Na pięć dolna, oni nie są nawet sprawdzeni w boju. W podobny sposób patrzą na nich Margin z chaosu. Wielu z nich walczy od czasu Wielkiej Krucjaty i patrzę na Primaris z obrzydzeniem. Musi być już naprawdę źle, kiedy zdajce uważają cię za swego rodzaju abominację. A oto co mówi desak z regionu Alfa. Wypaczenie pracy imperatora. Może jest gnijącym ścierwem, ale stworzył perfekcję w Legionę z Astartis. Przez moment nie mogę sobie wyobrazić, by jakiś arogancki magus biologist zrobił cokolwiek poza zepsuciem jego pracy ponad możliwość naprawy. Nie wiadomo, czy wpłynie to na nas, w zakonach, możliwie doprowadząc do wewnętrznych wojen które nie są aż takie rzadkie. Żelazne dłonie czy krwawe kruki są idealnym przykładem, gdzie spór wewnątrz zakonu może doprowadzić do podziału albo nawet otwartych walk. Również pozostaje otwarta kwestia zakonów sukcesorskich. Na przykład kosmiczne wilki nie mogą mieć zakonu sukcesorskiego przez niestabilność genoziarna. Jedyna próba to jest zakon wilczych braci cierpią na ostre mutacje oraz ulfena. I tutaj pojawia się zakon wilczej włóczni. W którym Madins mają materiał genetyczny Lima na Rasa. Wilki zaakceptowały Primaris, ale nie wiadomo czy będą akceptować młody zakon jako prawdziwych synów rasa. Wiele ludzi uważa Primaris za skok na kasę, żeby Games Workshop mógł sprzedawać nowe modele. Ja nie twierdzą, że to jest jakiś powiew świeżości w uniwersum, pokaz minimalnego postępu w Imperium, zwłaszcza przez te konflikty ze starymi Madins, Ci nowi nie zostali pokazani jako super rycerze, którzy na wstrzyknięcie palcem pokonają chaos. Chociaż jeszcze zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Zastanawia mnie tylko inna kwestia. Dlaczego starzy magnic nie dostaną nowego sprzętu? Rozumiem pancerze, że te pod plymouth, ale np. kadabin plazmowy, który nie wybuchnie ci w rękach, byłby przydatny w wielu sytuacjach przez te 10 tysięcy lat. Jednak tego nigdy się nie dowiemy i możemy tylko gdybać. Dzisiaj z mojej strony tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i chciałbym poznać Waszą opinię na temat Super Space Marinów. Czy widzicie w nich skok na kasę, coś nowego w uniwersum, czy może macie zupełnie inne podejście? Zostawcie wiadomość w komentarzach. W następnym materiale pewnie znowu coś opowiem o Tau. jeszcze nie wiem konkretnie co. To się zobaczy podczas stworzenia. Także mówił Smaczuś, dziękuję za uwagę.